artystyczne dzieło, bynajmniej. Samobójstwo jako doświadczenie wyobraźni. Ale dzisiaj poprosimy o fragment powieści, która, no, mam nadzieję, powstaje dla Państwa. Proszę Państwa, powieść już powstała. I ukaże się kiedy? Niebawem. Jest to, proszę Państwa, powieść, której akcja dzieje się w czasie, który ja kocham. To jest wiek XIX i Gdańsk. I bohaterami tej powieści są głównie trzy postacie. Prokurator, chłopiec i panna. W sobotę o 10 Maria dostała zaproszenie, a raczej wezwanie do gabinetu prokuratora Hamelsa. Przekazała je ustnie pani Sonnenberg, która bez łkania weszła do pokoju na poddaszu, choć było już dość późno, po czym rozsuwając zasłony w oknach, powiedziała, że prokurator ma zwyczaj co jakiś czas rozmawiać o postępach syna z nauczycielkami, które u siebie zatrudnia. A właśnie na taką rozmowę nadeszła pora, spodziewał się jej na pół godziny na śniadaniu. W gabinecie na parterze Maria nie była nigdy. Nigdy też nie rozmawiała jeszcze z prokuratorem Hamelsem twarzą w twarz. Dlatego czasem, prowadząc lekcje z Helmutem, myślała sobie, że prokurator Hamels zatrudnia nauczycielki przede wszystkim dlatego, żeby się nie zajmować zbytnio losem swojego syna. Przypuszczenie to jednak po paru chwilach rozmowy okazało się najzupełniej fałszywe. Gdy weszła do gabinetu na parterze, prokurator Hamels siedział w fotelu z otwartą książką w ręku, której nie odłożył na jej widok, tylko otwarte strony nakrył, zresztą bez pośpiechu, lewą dłonią. Były na nich, jak zauważyła, jakieś ryciny, mocno barwione purpurą i fioletem, które w pierwszej chwili uznała za nieprzyzwoite. Co chyba jednak nie było prawdą, bo kiedy uniósł dłoń znad kartek, zobaczyła, że są na nich przedstawione jakieś kwiaty, rośliny. To prawda, że podobne do części wstydliwych kobiety i mężczyzny, ale mogły to być równie dobrze wyobrażenia amazońskich motyli, czy jakichś innych owadów o szklistych, purpurowych skrzydłach, które z oczywistych względów przyciągają wzrok. Ta pomyłka zbiła ją z tropu, a nawet rozdrażniła, tym bardziej, że kiedy usiadła po drugiej stronie stołu, spostrzegła, że wrażenie, jakie odniosła pierwszego dnia, gdy zobaczyła prokuratora Hamelsa na schodach, było całkowicie mylne. Prokurator Hamels wcale nie wyglądał na zmęczonego, przeciwnie. Siedział przed nią w białej koszuli rozpiętej na piersiach, rozluźniony, swobodny, jakby rozleniwiony jeszcze snem. Tylko z jego twarzą działo się coś niedobrego. Kiedy pochylał się nad stołem, by nalać herbaty do filiżanki, czy podsunąć jej koszyk ze świeżymi, chrupiącymi bułeczkami, ta twarz z lekka asymetryczna raz wydawała się pociągająca i ciepła, raz dziwnie zniekształcona i chłodna, jakby słońce wpadające do pokoju przez opuszczone żaluzje, wydobywało z niej jakieś cechy ukryte. Nie chciała tego nazwać otwarcie, zwierzęce, a może nawet zbraniała się przed tym słowem owadzie, co skwitowała pośpieszną myślą, że ulega pewnie niedobremu złudzeniu, więc powinna trzymać wyobraźnię na wodzy. Niech pani posłucha, co pisze autor tej książki, prokurator Hamels uniósł ton z rycinami, który trzymał w ręku, gdy usiadła po drugiej stronie stołu, zastawionego porcelanową zastawą. Żadnej porażki nie zazna ktoś, kto nie staje do walki. Porażki zaznaje ten, kto do walki staje. Oto na przykład ktoś zapada na ciężką chorobę i stara się ze wszystkich sił wyzdrowieć. Postępując tak, nierozsądnie wystawia siebie na cierpienie klęski, bo gdy zostanie pokonany przez chorobę, będzie czuł się przez nią złamany. Kto z chorobą nie walczy, tylko się jej poddaje, nigdy nie zazna upokorzenia. Czy pani, zwrócił się do Marii, jest zdania, że to są myśli rozsądne?
Myślę, że nadmierny strach przed błędami, które możemy popełnić, niszczy nas od dziecka. Odpowiedziała niechętnie, przypominając sobie chorobę ojca, chociaż sprawiło jej przyjemność, że prokurator Hammers zwrócił się do niej z pytaniem, na które nie było łatwej odpowiedzi. Pańska żona umarła niedawno? Mimo, że pytanie, które postawiła, było niespodziewane, a nawet zabrzmiało dość obcesowo, nie przestał mieszać srebrną łyżeczką herbaty w filiżance. Niedawno, bo widzi pan, pański syn, o tym rozmawiać nie będziemy. Uciął zdecydowanie, chociaż sprawa, której dotknęła, była jej zdaniem najważniejsza. Pański syn, powtórzyła, powinien zapomnieć o matce. Proszę panią, oczy prokuratora Hammersa nabrały chłodnej barwy. Czy pani zdaje sobie sprawę z tego, co mówi? Dziecko ma zapomnieć o matce? Pana żona nie żyje. No i co z tego? Uderzył pięścią w stół, ale po chwili otwartą dłonią pogładził błyszczący blat, jakby chciał przeprosić za uderzenie. To jego matka. I nie ma znaczenia, czy żyje, czy nie. Pan go stawia w niedobrej sytuacji. A co pani myśli? Powiedział przez zaciśnięte zęby, jakby chciał w sobie stłumić jakiś głęboko skrywany ból. Powinien ją zabić drugi raz. Tego pani chce? Powinien o niej zapomnieć, powtórzyła z naciskiem. Czy pan wie, co do mnie powiedział podczas pierwszej naszej rozmowy? Popatrzył na nią bez zainteresowania. Co? Że zostałam tu zatrudniona po to, żeby pan ze mną spał. Co? Wybuchnął śmiechem. On rzeczywiście to powiedział. Śmiał się tak, że aż przymknął oczy, co mu upadło do żywego. Nie ma się z czego śmiać, powiedziała, nie kryjąc niechęci. Paroletni chłopiec nie powinien mówić takich rzeczy. Dlaczego? Uśmiech nie schodził mu z twarzy. Jest mądrzejszy niż myślałem. Kiedy to usłyszała, fala gorąco oblała jej policzki, więc to prawda. Droga panna Ferbelin, odprężył się, mrużąc oczy. Przywiązuje pani nadmierną wagę do słów. A zresztą, dodał ze smutkiem, nigdy się pani nie dowie, dlaczego pani została tutaj zatrudniona. Przyzna pani, że sama pani jest tym faktem zdziwiona. To prawda, musiała to w duchu przyznać. Ale przeciągnął palcem po filiżance, na której był brunatny ślad herbaty. To nie ma już znaczenia.